Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. Dzisiaj powiemy sobie o socjogramie Facebooka, czyli o nowej wyszukiwarce, którą niedługo Facebook będzie nam dostarczał. Czy tego chcemy, czy nie, co najlepsze. Aktualnie ta wyszukiwarka jest dostępna w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, żeby mieć do niej dostęp, musimy sobie zmienić język naszego konta na język angielski United States. Ja tutaj wszedłem sobie na konto fikcyjne, które otworzyłem specjalnie dla tego filmiku i będę Wam na nim wszystko pokazywać. Wchodzimy sobie w ustawienia konta, następnie język i zmieniamy sobie na English US, zapisujemy zmiany i na górze już pojawia nam się nowa wyszukiwarka Facebooka, czyli Social Graph z angielskiego. Co ona nam umożliwia? Właśnie chodzi o to, że umożliwia nam praktycznie wszystko. Jak do tej pory ciężko było Wam znaleźć jakichś znajomych, to teraz znajdziecie wszystko na ich temat, łącznie z tym, które zdjęcia polubili, na których są otagowani, które zdjęcia komentowali, których nie komentowali i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda. Tutaj robimy sobie, wyrzucamy, bierzemy My Friends. Ja tutaj na tym koncie nie mam żadnych przyjaciół, ale wy prawdopodobnie już kogoś tam będziecie mieć. Ja sobie zaznaczam Not My Friends. I powiedzmy, że szukam osoby, która nie jest moim przyjacielem, nie jest z moich znajomych, tak? Powiedzmy, że jest płci żeńskiej. Powiedzmy, że nie jest w związku. Mieszka aktualnie Ader. Warszawa na przykład i powiedzmy, że uczęszcza na Uniwersytet Warszawski. I teraz wynikami moimi są kobiety bez związku z Warszawy, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim i nie są moimi znajomymi, tak? To są nowe osoby. Mogę sobie ich wyszukiwać, wszystko tutaj mam na ich temat. Skąd są, kogo lubią, ile osób ich śledzi, i tak dalej, jakie mają ulubione stronki, gdzie pracują, imiona, nazwiska, wszystko tych osób, o tych konkretnych danych, które tutaj sobie sfiltrowałem. Tutaj po prawej stronie mamy See More i teraz mamy jeszcze więcej możliwości tutaj, jeżeli chodzi o filtry, tak? Możemy sobie zaznaczyć, jakie języki zna ta osoba. Gdzie jest zatrudniona? Możemy sobie sprawdzić, możemy sobie zobaczyć, co lubi ta osoba. Na przykład, spośród tych wszystkich dziewcząt z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, które są singielkami, szukam dziewczyny, która lubi na przykład koszykówkę, tak? Koszykówka. Okej. Proszę bardzo. Jest kilkanaście wyników, nawet, no, kilkanaście wyników. Jeżeli jestem zainteresowany taką osobą, ciach, klikam i piszę do niej. Na razie jest to możliwe, ale Facebook, ze względu na to, że gigantyczne korporacje w ten sposób będą mogły nas odnajdywać na Facebooku, to co lubimy i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że ja jestem teraz firmą, która sprzedaje piłki do koszykówki, tak? Mam osoby, które lubią koszykówkę. Mam Warszawę, powiedzmy, że tam znajduje się moja firma. Mam wszystkie osoby, które lubią koszykówkę. Klikam message, piszę: witam serdecznie, to jest mój sklep, kup ode mnie piłkę, tak? Spamuję po prostu twoją skrzynkę, tak? I tutaj Facebook chce wprowadzić opłatę, co najśmieszniejsze, dolara za wiadomość do nieznajomej osoby. Co jest dla mnie troszeczkę i zrozumiałe, i niezrozumiałe. Zrozumiałe ze względu na to, że po prostu chcą czesać kasę na tym, żeby firmy mogły wysyłać wiadomości do nieznajomych w postaci spamu zwykłego, a z drugiej strony, powiedzmy, że ja jako osoba socjalna szukam sobie moich znajomych na przykład z podstawówki, tak? Nie mam ich znajomych, nie mogę do nich napisać, bo muszę za to zapłacić. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, okej? Okay. Ale to nie moja sprawa i aktualnie tylko ludzie w Stanach Zjednoczonych mogą korzystać z tej wyszukiwarki. Prawdopodobnie wejdzie ona niedługo do pozostałych państw i też w tym do Polski. Także to jest taki mały zarys tego, jak to będzie działać, jak to funkcjonuje. Możecie się tym pobawić sami. Zmieńcie sobie język na English United States. No i bawcie się, tak? Szukajcie. Możecie sobie nawet poszukać. Jeżeli interesuje Was jakaś osoba, ja tutaj sobie cofnę,
Powiedzmy, że interesuje mnie not my friends. Osoba o imieniu, na przykład, tutaj powiedzmy, że to jest osoba jakaś z waszych znajomych. Ja nie mam tutaj na tym koncie znajomych. Jan Kowalski sobie wpiszę. Mam wszystkich Janów Kowalskich, tak? I teraz wchodzimy sobie w Seymour i bierzemy tagged in. Co by tutaj znaleźć? Niech to poszukam. Widzicie, ja też jeszcze nie jestem jakimś super tutaj obs. O, jest! Wpisujemy sobie Jan Kowalski i wybieramy tutaj. Kurczę, nie potwierdzimy enterem. OK. I wybieramy sobie tutaj Extend this search i mamy Photos of these people. Czyli pokazują mi się zdjęcia wszystkich ludzi, którzy się nazywają Jan Kowalski. Zwróćcie uwagę. Photos of people who are not my friends and are named Jan Kowalski. I teraz mogę sobie sprawdzić na przykład location, tak? Mogę sobie wpisać tu Warszawa, Gdańsk, Lublin, Sopot, wszystko, tak? Które komentują, tak? Które zostały komentowane przez moich znajomych, przez nie moich znajomych, którzy polubili to. Jeżeli wejdziemy na konkretną osobę, możemy sobie tutaj zaznaczyć, żeby pokazała nam zdjęcia, które ta osoba polubiła, przy których zostawiła komentarz. W ogóle dla mnie jest to masakra, jeżeli chodzi o Facebooka. Już nie dość, że wiedzą o po kolei, tak? Od samego początku, od momentu narodzin, później pierwsza impreza w liceum, tak? Później pierwsza dziewczyna, później to jest mój pies, później to jest moja żona, to jest moje dziecko, to jest pierwszy ząbek mojego dziecka, to jest mój samochód, to jest mój dom. Wszystko na timeline'ie, rok po roku, tak? Mogą sobie oglądać nas. A jeszcze teraz do tego to, tak? Mogą wyszukać wszystko na nasz temat. Dlatego pobawcie się tym, zobaczcie sobie, jak to działa, czy wam się podoba. No i mam nadzieję, znaczy właściwie wy powinniście mieć nadzieję, że wam się spodoba. Dlaczego? Bo niedługo Facebook wam to narzuci na siłę, tak jak było z timeline'em. Tak teraz będzie z sociogramem, czyli z social graphem. Okej, myślę, że jakoś wam tam przybliżyłem pokrótce ten temat. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się zainteresowaliście. Jeżeli macie ochotę, to niedługo nagram filmik odnośnie bezpieczeństwa na Facebooku i co tam w tych opcjach w ustawieniach konta sobie poklikać, żeby troszeczkę ciężej było nas odnaleźć na tym Facebooku. Podejrzewam, że i tak znajdzie się jakaś metoda, ale już będzie trzeba wiedzieć jaka, tak? A na tę chwilę możemy się jakoś tam przed tym zabezpieczyć, odpowiednie opcje w ustawieniach prywatności uruchamiając. I ja nagram też filmik, w którym będę pokazywał, które to są opcje, jak je uruchomić i tak dalej. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się zainteresowaliście tematem. Jeżeli tak, to klikajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, ponieważ będzie się tego pojawiać dużo, dużo więcej z czasem. Dlatego tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się, na razie, pa pa.